Po krótkiej, ale potrzebnej przerwie wracam na Wielkiego Buka. Odrywam wzrok od komunikatorów, od wiadomości i wracam też do literatury. Jeśli wy, kochani, macie ochotę na odskok od wydarzeń bieżących i na kawał dobrej książki przy okazji, to zapraszam was na filmik. Hej, hej, moi drodzy! Zapraszam was na nowy filmik na Wielkim Buku o książkach. Zmienność fortuny, która nie oszczędza ani człowieka, ani najdumniejszego z jego dzieł. Zasypuje ziemią imperia i miasta we wspólnym grobie. Tym oto cytatem ze Zmierzchu Cesarstwa Rzymskiego rozpoczyna się wspaniała amerykańska powieść, wielopokoleniowa saga Syn Filipa Meyera, powieść, którą recenzuję dzisiaj dla was we współpracy z wydawnictwem poznańskim. Miłośnicy prozy Cormaca McCarthy'ego powinni teraz nastawić ucha. Przed wami bowiem wielka amerykańska proza. Monumentalny portret pogranicza. Opowieść o ludzkiej naturze, o dylematach moralnych i o miejscu, którego tożsamość skąpana jest we krwi. To niezwykły kawał literatury pięknej. Amerykańskie pogranicze, pierwsza połowa XIX wieku. Ziemia pionierów, dziki zachód. Nastoletni Eli i jego rodzina próbują tam przetrwać, wzbogacić się. Wszyscy jednak poza samym chłopakiem zginą. Zginą podczas najazdu plemienia Komanczów. Eli natomiast stanie się na jakiś czas częścią tego indiańskiego plemienia, by wreszcie i tak powrócić do białych osadników. I sam zbuduje swoje imperium. Przed czytelnikiem historia rodziny McCullough. Historia wzlotu i upadku tej wielkiej amerykańskiej rodziny. A także, a może przede wszystkim, historia samego pogranicza. Ci, którzy nie pracują, nie jedzą. Ci, którzy nie wstają po ciemku w mrozie i upale, ci, którzy nie spędzają całych dni w pyle i ostach, nie przetrwają i chród nie przetrwa. Dostaliście Boże błogosławieństwo i macie się rozmnażać. Tereny amerykańskiego pogranicza, związane z nimi mity, legendy, motywy, od lat przyciągają twórców amerykańskiej kultury. Kuszą obietnicą opowieści niezwykłych, niezapomnianych. To w końcu jest terytorium wywalczone, naznaczone krwią wielu pokoleń. Naznaczone również pamięcią zbiorową. To miejsce, które do dziś ma swój własny, odrębny charakter, ma swoją własną, niezależną tożsamość. Ma także swoje własne wspomnienia. Philip Meyer w swojej powieści sięga właśnie po tę krwawą historię pogranicza. Jego proza natomiast jest taka, jak to miejsce, surowa. Również pełna tego brutalnego realizmu. Tutaj słowa są twarde i nieprzejednane, tak jak ludzie, którym przyszło tam żyć. W Synie Meyer odmalowuje bardzo drapieżny portret pogranicza, tej jakże niebezpiecznej historycznej krainy. To portret i realistyczny, i naturalistyczny. To pustynia, to krew, to pot i łzy. To strata, która tam właśnie jest codziennością. Śmierć zagląda tutaj w oczy nieostrożnym, nieprzygotowanym. Mieszkańcy tych dzikich, tych nieujarzmionych miejsc bardzo twardo stąpają po ziemi. Wiedzą, że nic nie jest tu dane na zawsze i wszystko i wszystkich można stracić w zaledwie kilka sekund. Pogranicze bowiem zrodziło się z przemocy i tą przemocą również się karmi. Bez względu na mijające epoki, bez względu też na mijające dziesięciolecia, to również pokazuje Meyer. Tu każdy ma swoje prawa i też każdy swoimi prawami się kieruje. I mowa tutaj o wojowniczych plemionach rdzennych Amerykanów. Mowa tutaj o spragnionych żyznej gleby białych osadnikach, o vaqueros, o rancheros, o potentatach przemysłu naftowego. Bez względu na mijające epoki, życie na pograniczu polega przede wszystkim na przetrwaniu. A kto nie jest przygotowany, ten zginie. To bardzo prosta prawda, nieskomplikowana. Nie sposób jednak, słuchajcie, podczas lektury u Meyera nie wychwycić nuty nostalgii. Romantycznej tęsknoty za czymś dawno, dawno utraconym. Za tą ziemią pierwszych pionierów. Krainą wielkich marzeń i równie wielkich możliwości. Krainą, która jak wszystko wokół
zamieniła się w pył, w popiół i przeminęła z wiatrem. Tak naprawdę jeszcze zanim na dobre rozkwitła. To bardzo słodko-gorzka powieść, pełna skrajnych kontrastów, moralnych rozważań, a również dylematów, takich amerykańskich dylematów i również pełna wielkiego smutku. Czytelnik obserwuje w końcu narodziny wielkiego rodzinnego imperium, ale imperium zbudowanego na wyzysku, na bezlitosnej kalkulacji, na nadziei i krwi tych, którzy musieli, słuchajcie, polec pod jego filarami. Ta historia, jak widzimy i śledzimy ją od początku, miała szansę potoczyć się inaczej, ale pewne nauki zostały odrzucone. Natura ludzka bowiem okazała się być tutaj niezmienna. Zabrakło i odwagi moralnej, i zabrakło takiej siły w sercu. Dzieje rodziny McCallow, tak jak dzieje ludzkości, potoczyły się torami przemocy, torami śmierci. Kto zagląda tu nie od dziś, ten wie, że to Cormac McCarthy jest takim pisarzem mojego życia, jednym z najważniejszych autorów, których napotkałam na mojej literackiej drodze. McCarthy jest właśnie takim wielkim opowiadaczem amerykańskiego pogranicza. Jest takim gawędziarzem snującym przy tym pustynnym ognisku opowieści o moralnych dylematach, o naturze człowieka. To okrutne historie, to smutne historie, to opowieści, które osadzają się w duszy. I właśnie ducha prozy Cormaca McCarthy'ego odnajdujemy, słuchajcie, u Philipa Meyera w Synie. Tak nieco między słowami, dlatego że jednak to jest nieco odmienna proza. Ma odmienną narrację i ma też inny punkt zawieszenia. Łączy jednak podobny wydźwięk, rozpacz, surowość, przemoc. I powiem wam, że tym samym Syn wydaje mi się jedną z najpiękniejszych amerykańskich opowieści. Wielką amerykańską prozą, wielką historią pogranicza. I z niezwykłą przyjemnością razem z wydawnictwem poznańskim zapraszam Was na konkurs Syn Philipa Meyera do wygrania dla Was. Pytanie konkursowe natomiast brzmi, z czym kojarzy Wam się amerykańska kultura, kultura Stanów Zjednoczonych? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę. Natomiast wyniki konkursu pojawią się w opisie pod tym filmem, jak i w konkretnym jednym poście dedykowanym na społecznościach YouTube. Ostatnie dni spędziłam właśnie z synem Philipa Meyera. Sięgałam po tę piękną literaturę w momencie, kiedy potrzebowałam oderwać wzrok od bieżących wydarzeń. To niezwykła proza, to piękna proza, to amerykański kawał literatury po prostu. Wspaniałe jest to, że u Meyera odnalazłam właśnie tego ducha Cormaca McCarthy'ego, który przecież od lat nie wydał nowej książki, nie napisał nic nowego. Dlatego tak ogromnie się cieszę, że właśnie te nuty odnalazłam tutaj w Synie, wielopokoleniowej sadze, niezwykłej opowieści o amerykańskim pograniczu, tak przepełnionej przemocą, krwią, tym, czym przepełniona jest właśnie ta kraina. Tak jak powiedziałam, to miejsce, które ma swój odrębny charakter i ten charakter również pokazał Meyer w swojej powieści. Mam nadzieję, że ta powieść zachwyci Was tak, jak zachwyciła mnie. Myślę, że Syn trafi do najlepszych opowieści tego roku właśnie. Myślę, że trafi po prostu, dlatego że to jest niezwykła książka, wspaniały kawał prozy. O, możecie o Synu również poczytać na blogu Wielkiego Buka. Zapraszam Was serdecznie, a my widzimy się niebawem. Do zobaczenia! Jeśli macie ochotę na więcej ciekawej prozy gatunkowej, zapraszam Was na Zew nocnego ptaka Roberta McCammona, coś dla miłośników prozy gotyckiej i kryminału jednocześnie i historii również. Zaglądajcie tutaj. Jeśli jesteście nowi, zapraszam Was do subskrypcji. Jest to kanał literacki, książkowy. Mogę mieć tylko nadzieję, że Wam się to spodoba. Do zobaczenia!